Na początek takie pytanie: ile jest klocków pokazanych na tym rysunku? Zatrzymajcie film i spróbujcie odpowiedzieć. No to tak, pewnie zauważyliście, że klocki zostały ułożone w pewien ciekawy sposób. Tutaj mamy pojedyncze klocki. Możemy policzyć, ile ich jest: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pojedynczych klocków. Zapiszmy dziewiątkę. Tutaj klocki zostały poukładane w słupki, w jednakowe słupki. I każdy z tych słupków ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 klocków. W takim razie, ponieważ każdy słupek ma 10 pojedynczych klocków, to to nam pokazuje, ile mamy dziesiątek: 1 dziesiątka, druga dziesiątka i trzecia dziesiątka. I tę część rysunku możemy rozumieć jako trzy dziesiątki albo jako 30 klocków. Zapiszmy trzy i pamiętajmy, że jest to liczba dziesiątek. Niech to będzie pozycja dziesiątek, tu jedności, tu dziesiątki. Czyli razem te trzy słupki i te wszystkie pojedyncze klocki to trzy dziesiątki i dziewięć jedności, czyli 39. Ale to nie koniec. Jeszcze są te arkusze albo płytki. Może już zauważyliście, że ten arkusz ma 10 rzędów albo 10 wierszy i 10 kolumn. I gdybyśmy policzyli po jednym wszystkie klocki w takim arkuszu, to byłoby to 10 grup po 10 w każdej, czyli 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Każda taka płytka to 100 klocków. I płytek mamy. 1, 2, czyli to są dwie setki. Zapiszmy dwójkę na pozycji setek. Czyli wszystkich klocków razem jest dwie setki, trzy dziesiątki i dziewięć jedności, albo inaczej 239 klocków. Teraz inne zadanie. Która z tych dwóch grup klocków, pomarańczowa czy fioletowa, przedstawia liczbę 923? Zatrzymajcie film i spróbujcie poprawnie policzyć, gdzie jest 923. Pomarańczowe czy fioletowe? Myślę, że już złapaliście, o co w tym wszystkim chodzi. Wystarczy, że policzymy, ile jest setek, ile jest dziesiątek i ile jest jedności, i złożymy z tego liczbę. Sprawdźmy najpierw pomarańczowe. Policzmy, ile jest arkuszy przedstawiających setki. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 setek. Możemy też zapisać to jako 900. Ile mamy dziesiątek? 1, 2, 3 dziesiątki plus 3 dziesiątki albo inaczej plus 30. Ile mamy jedności? Jedna jedność, druga jedność, czyli plus 2 jedności albo inaczej. +2. Możemy też zaznaczyć pozycje dziesiętne albo miejsca dziesiętne: setki, dziesiątki, jedności. dziewięć setek, dziewiątka na pozycji setek, trzy dziesiątki, trójka na pozycji dziesiątek, dwie jedności, dwójka na pozycji jedności. Czyli te pomarańczowe klocki wszystkie razem nie przedstawiają liczby 923, tylko 932. W takim razie pewnie fioletowe klocki to będzie liczba 923. Sprawdźmy. Wpiszmy od razu cyfry w odpowiednie miejsca dziesiętne albo pozycje dziesiętne. Od razu widać, że pojedynczych klocków, które nie należą do żadnego słupka, ani do żadnego arkusza, jest 3. 3 jedności, trójka na pozycji jedności. Dalej mamy dwa słupki po 10 w każdym, czyli to są dwie dziesiątki, dwójka. Na pozycji dziesiątek. Ile jest setek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setek. Bo każdy arkusz zawiera 100 klocków. 900, czyli dziewiątka na pozycji setek. Te fioletowe klocki, wszystkie razem ustawione tak jak na rysunku, to inny sposób przedstawienia liczby 923.